Skąd zatem te różnice wyznaczone przez Boga między kobietami i mężczyznami? Bóg tak zarządził i możemy rozważyć kilka powodów podanych w Piśmie Świętym. I pierwszy z nich to mężczyzna. Adam został stworzony jako pierwszy, a Ewa jako druga. Została ona wzięta od mężczyzny i powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w jej pozycji w praktycznym życiu. Także wiemy, że kobieta Ewa jako pierwsza została zwiedziona i popadła w grzech. Wyprzedziła swojego męża na ścieżce grzechu i dlatego nie może być przywódcą i władcą. Powody te nie mają nic wspólnego z kulturą minionych czasów w Izraelu czy na Bliskim Wschodzie, ani z żadną niechęcią, jaką apostoł Paweł mógł żywić do kobiet, jak twierdzą dziś niektórzy liberalni teologowie. Nie. Miejsce kobiety w Bożym planie sięga wstecz. Fakt, że została stworzona po mężczyźnie, i fakt, że została oszukana, co doprowadziło do grzechu, czyli upadku. I odniesienia biblijne, które nam to dokumentują, to jest m.in. 1 Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 7 do 9 wersetu. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża, bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża, albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. Oraz drugie miejsce ze Słowa Bożego, które nam to dokumentuje, to pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, i tutaj wersety 13 i 14. Bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta, będąc zwiedziona, wpadła w przestępstwo.